Laski, 15 sierpnia 1927 rok. Dzięki dobroci Katarzyny Branickiej, która dała mi do użytku maszynę, mogę zadość uczynić życzeniu ojca. Zapisywać mam myśli moje w miarę jak one przychodzą, by utrwalić to, co Bóg chce przez to dzieło i w tym dziele uczynić. Pragnę być tylko narzędziem i to narzędziem posłusznym w ręku Boga. Nie umiem pisać. Będą to więc tylko notatki pisane dla ojca i dla Antka. Oni z nich wybiorą, co będzie pożytecznego dla sióstr, dla niewidomych i reszty osób pracujących w dziele. Zaczynam pisać w dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w rocznicę moich ślubów wieczystych. Matka Najświętsza niech kieruje mną, by każda myśl, każde słowo, każda litera miały na celu Boga i Jego tylko chwałę. Dziś miałam rekolekcję. Zrozumiałam wiele rzeczy. Tylko nie wiem, czy mam tylko pisać to, co się tyczy dzieła, czy też mówić mogę o osobistych, a raczej o głębszym rozumieniu rzeczy Bożych i prawd wiary i w ogóle o tym wszystkim, co daje modlitwa. Laski, 22 sierpnia 1927 rok. Wobec niezrozumienia naszego stanowiska w sprawie żydowskiej, nawet u tych, którzy chcą być naszymi przyjaciółmi, nawet wśród pracowników naszych, a nawet wśród sióstr, wydaje mi się rzeczą konieczną jasno się w tej sprawie wypowiedzieć. Łącznikiem jedynym w naszym dziele jest Pan Jezus, Kościół i głębokie życie wewnętrzne tych ludzi, których Bóg powołuje do tej pracy. Narodowości i klasy społeczne nie są przeszkodą i nie grają roli, jeżeli tamte warunki istnieją. Narodowością żydowską ani się specjalnie nie zajmujemy, ani jej specjalną nie otaczamy opieką. Żydów do współpracy nie poszukujemy. Natomiast, jeżeli mają prawdziwe życie wewnętrzne, na równi z innymi współpracownikami, ich cenimy, ceniąc w nich ich wartość moralną i duchową. Tu nie zważamy na zarzuty i krytyki ludzi, którzy jedynie na sprawę żydowską patrzą z punktu widzenia narodowościowego, a którym sprawy duszy są obojętne. Szkoda, którą według tych ludzi przynoszą nam Żydzi, jest tylko pozorną. Bóg patrzy w serca, zwycięża nieprzyjaciół i błogosławi tym, którzy nie chcą mieć względów ludzkich, a mają na względzie Jego chwałę i dobro dusz. Jest w tym stanowisku akt wiary i ufności w Bogu. Naszą drogą jest być głupimi dla Chrystusa. Zresztą mamy na to nasze stanowisko w stosunku do Żydów specjalne błogosławieństwo Ojca Świętego. I to błogosławieństwo daje nam pewność, że jesteśmy na dobrej drodze. Laski, 26 sierpnia 1927 rok. Od dawna już zastanawiam się,
i szukam odpowiedzi na zagadnienie, od którego właściwie zależy egzystencja naszego dzieła. Chcę mówić dzisiaj o tym, jak znaleźć linię woli Bożej w znajdywaniu źródła dochodu dla utrzymania i rozwijania dzieła. Odkąd zakład istnieje, tylko pierwszy rok założenia miał normalnie zapewnioną egzystencję przez rentę wystarczającą na utrzymanie przewidzianej ilości osób. Następne lata coraz bardziej zdawały wskazywać, że wolą jest Bożą, by dzieło oparte było na wierze i ufności w opatrzność Bożą. Dotychczas nie było jeszcze wypadku od 17 lat, żeby Bóg nas nie wyprowadził z najtrudniejszych i najcięższych trudności materialnych. W tych ciężkich momentach modlitwa, ciągłe akty wiary i ufności w Bogu i starania, często bardzo mozolne i uciążliwe, około zyskania jakiej zapomogi, wydają się nam wskazanym przez Boga obowiązkiem. Często pomoc przychodzi skądinąd, zupełnie niespodziewana. Bóg chce od nas wiary, ufności, męstwa i trudów, i upokorzeń tych, które zdaje się nam na drodze stawiać, a jednocześnie pokazuje, że mocen jest sam, bez nas, wszystko dać. Nieraz uważałam, że jak ostatni grosz daliśmy ubogiemu jako akt ufności, natychmiast przychodziła skądś ofiara. Laski, 28 sierpnia 1927 rok. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a reszta będzie wam przydana. Na pytanie, z czego się utrzymuje nasz zakład, odpowiadamy zwykle prosto: z opatrzności Bożej. Ta odpowiedź wydaje się niektórym dziwną. I ci nawet, dla których wydaje się pozornie zrozumiałą, w istocie w pełni jej nie rozumieją. Nie rozumieją jej szczególnie ci, którzy znajdując się wewnątrz dzieła, z tej opatrzności Bożej żyją. Postaram się wyjaśnić, na czym polega ten rodzaj życia i jak je rozumiem. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że tak jak wszystko w tym dziele, tak i też cała ta strona życia naszego nie była z góry uplanowaną przez nas. Bóg przez różne zdarzenia, warunki życia, a przede wszystkim przez swoje prawa, tę drogę nam wskazuje. Życie nasze opiera się na wierze i ufności w opatrzność Bożą. I tylko z Boga czerpiemy siłę do przetrwania ciężkich chwil, których niemało jest w życiu naszym. Tak jak człowiek składa się z duszy i ciała, tak życie dzieła składa się z duchowego i materialnego. I tak jak w człowieku życie fizyczne musi być podporządkowane życiu duchowemu, tak samo i w życiu dzieła życie materialne musi być podporządkowane jego życiu duchowemu. Jednak uwzględnienie i liczenie się z prawami fizycznymi obowiązuje zarówno w życiu pojedynczego człowieka, jak i w życiu dzieła. Nieliczenie się z tymi prawami prowadzi do absurdu i nie może być spełnieniem woli Bożej, co jest głównym celem dzieła. Dla niektórych ludzi życie to jest jakąś cudowną idylą, w której Bóg cudownym sposobem, bez trudu ludzi, daje wszystko, co do życia dzieła potrzeba.
Takie rozumienie rzeczy jest bardzo dalekim od rzeczywistości. Drudzy myślą, niewidomi i siostry nawet niektóre w zakładzie, że dzieło posiada wielkie kapitały, a częste braki spowodowane są przez złą administrację. Całą prawdę, całą rzeczywistość zna kilka zaledwie osób. Antek, ja i kilka sióstr mających do czynienia z aprowizacją zakładu. Reszta sądzi, krytykuje, narzeka. Odkąd zakład istnieje, od roku 1910, tylko jeden rok, pierwszy, przewidziany dochód wystarczał na pokrycie kosztu utrzymania przewidzianej ilości pensjonarzy. Wszystkie następne lata przewidziany dochód opierał się jedynie na hipotekach niebieskich. Następne lata, do wojny, pokrywały hojne bardzo ofiary moich krewnych, przyjaciół i znajomych. Wystarczały te ofiary nie tylko na utrzymanie małego naówczas zakładu, ale pozwalały się one mu rozwijać stale, stopniowo. W pierwszych latach wojny ustały prawie ofiary prywatnych osób. Przyszły subwencje rządowe. W momencie, gdy było bardzo ciężko, zaczęła się kwesta sióstr, która trwała do przeszłego roku i w wielkiej mierze utrzymywała zakład. Przez cały ciąg istnienia dzieła Bóg wskazywał sam, do jakich środków mamy się uciekać, by zapewnić egzystencję coraz większej ilości osób. W drugiej połowie wojny pomoc Ameryki ratowała nas niejednokrotnie. Gdy w roku 1922 w zarządzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi została postawiona bezwzględnie sprawa kierunku ściśle katolickiego, gdy się zdawało, że wszelka pomoc rządowa ustanie i znikąd nie można było spodziewać się pomocy, niespodziewanie, jakby odpowiedź na akt wiary, przyszła wielka pomoc katolików amerykańskich, którzy dlatego ofiary swoje składali, że dzieło nasze było ściśle katolickim. Od początku widoczną jest rzeczą, że Bóg żąda bezwzględnego stanowiska katolickiego. Od początku to dzieło miało być na chwałę Bożą i dla dobra dusz, i ten charakter musi zachować do końca. Bóg żąda od nas, byśmy strzegli tego charakteru dzieła. Żąda od nas, byśmy na każdy dzień obowiązki nasze spełnili bez względu na to, czy ciężko lub łatwo, czy spotykają nas upokorzenia, czy zaszczyty. Upokorzenia, trudy i umartwienia nieodłączne od takiego rodzaju życia przyjmujmy na umartwienie nas. Zaszczyty, dobre obchodzenie się z nami, uprzejmość ludzi skierowujmy wprost do Boga. Gdy z góry ofiarujemy w ten sposób wszystko, co nas spotyka, z całym spokojem i pogodą podejmować będziemy wszystkie starania i zabiegi, które nam zdrowy rozum i warunki nasze podsuną. Obojętnym jest, czy po ludzku udane będą nasze usiłowania i czy uwieńczone są pomyślnym rezultatem. Nie o to chodzi. Pan Bóg żąda od nas aktów cnót, a pomoc nam daje z innej strony. Tak jakby chciał nam pokazać, że my sami niepotrzebni jesteśmy, a że mocen jest wszystko bez nas dać. Starania najmniej udane w oczach ludzi są najbardziej udane w oczach Boga. Bóg chce od nas bezustannych aktów wiary, ufności i męstwa w trudnych chwilach. W tej chwili
spełnienie obowiązku polega na uciążliwym chodzeniu do różnych biur i urzędów, czekaniu godzinami na przyjęcie, znoszeniu rozmaitych upokorzeń, ofiarowaniu Bogu tego, co dobrego od ludzi spotka, znoszeniu z pogodą poczucia swego niedołęstwa, cierpienia, zmęczenia i dolegliwości różnych, z cierpliwością. Wiem, że tego Bóg ode mnie chce. Czy moje starania będą uwieńczone pomyślnym rezultatem? Mniejsza z tym. Wierzę i ufam, że Matka Najświętsza uprosi nam to, co nam potrzebne. Jeżeli prosiła w Kanie Galilejskiej o wino, które zdawałoby się niepotrzebnym do życia, czyż nie uprosi dla nas tego, co jest koniecznym do egzystencji? W przeciągu tych kilkunastu lat Bóg jakby kilka razy wskazywał nowe sposoby i inne cele trudów i usiłowań. Obecnie, gdy kwesta sióstr ustała, zaczyna się nowy okres w życiu dzieła. Ciężkie bardzo warunki i brak zupełnej gotówki pozwalają zająć się wewnętrznymi sprawami dzieła. Cudowny wprost rozkwit ogrodu nasuwa mi myśl, czy ten sposób czerpania środków do życia nie jest nam przez Boga wskazany. Pasieka dobrze prowadzona może również być podobno dużym źródłem dochodu. Opatrzność Boża rozmaitych sposobów używa, by ludziom przychodzić z pomocą. O to chodzi tylko, by rozumieć, że to opatrzność Boża, a nie by sobie człowiek przypisywał to dobro, które go spotyka. A teraz, jak i czy należy się modlić o rzeczy materialne? Pan Jezus sam nas nauczył w modlitwie pańskiej, byśmy prosili o chleb nasz powszedni. Myślę, że przede wszystkim należy się modlić i prosić o wiarę, ufność i o męstwo w ciężkich chwilach. Modlić się trzeba o to, by nikogo nie krzywdzić niemożnością zapłacenia w porę należności. A wreszcie modlić się trzeba, jak serce dyktuje. Gdy bieda przyciśnie wielka i czuje się ciężar wielkiej swojej odpowiedzialności, modlić się trzeba o mądrość i roztropność, by nie kusić Pana Boga przez swoją lekkomyślność i nieporządek w wydatkach, by wiedzieć i rozumieć, co konieczne, a nie wydawać na rzeczy zbytku niezastosowane do ciężkich naszych warunków. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.